tym vlogu zobaczycie ciastko o dziwnym kształcie, nieudany food porn. Boże, kusie. Dowiecie się, jak wygląda nagrywanie VR od drugiej strony i ogólnie pokażę wam, co się działo od ostatniego vloga. Miłego oglądania. Zima pełną parą, upgrade butów na jeszcze bardziej zimowe, cieplejsze. No i ogólnie dzisiaj jest taki dresikowy dzień, ale pomyślałam, że zrobię ciastka. Mama jakiś czas temu dała mi przepis, powiedziała super, robię je non stop, jemy je cały czas, więc pomyślałam sobie, tak, dzisiaj jest ten dzień, kiedy spróbuję. Profesjonalny wałek. Tutaj mam przygotowane wcześniej ciasto, ono leżakowało, przynajmniej godzinę miało leżakować w lodówce. I tutaj jest masło, mąka, trochę cukru i ser twarogowy. Dużo mi z tego nie wyszło i każde ciastko będzie innej grubości, ale to dobrze, bo testujemy nowy przepis, więc jeszcze to nie musi być wszystko idealnie. Będziemy sprawdzać. No i w przepisie jest powiedziane tak, że układamy kilka plastrów jabłka i po prostu zamykamy. O, i coś takiego będziemy teraz piec. Pierwsza blaszka ciastek przygotowana do pieczenia. Na ten moment wyglądają całkiem sympatycznie. Zobaczymy, jak to będzie po upieczeniu. Swoją drogą podlinkuję wam przepis w opisie, jakby ktoś chciał sam wykonać takie ciacha. To jeszcze nie polecam, bo nie wiem, ale moja mama już naprawdę poleca. Jako, że nie lubię stać bezczynnie, gdy jestem w kuchni, gdy ciastka się piekły, ja zabrałam się za obiad. A już kilka dni wcześniej zaplanowaliśmy sobie placki japońskie. Już zaczyna pachnieć jabłkami pieczonymi. Strasznie puszczają tłuszcz. Zobaczcie, tutaj jest to ciastko takie pływające w maśle. Nie wiem, czy to jest normalne. Już się zaczynają tak rumienić. Widać, że trochę też zaczęły rosnąć. No, powiem szczerze, że dałabym jeszcze chwilę. Są takie dość blade, nie wiem, czy takie powinny być, czy nie. O, tam mi się jedno otworzyło, ale to nic. Dam jeszcze chwilę, ale zamienię je miejscami. Muszę doglądać ciastek, żeby ich nie spalić. Robienie dwóch różnych dań na raz wymaga pewnej wprawy i dobrej logistyki. Strasznie się otwieramy. A to są jeszcze takie blady. Zostawiam więc je jeszcze na chwilę. Medycyna estetyczna. Wiesz, co one przypominają? Co? No, powiedz mi. Powiedz mi, ciekawe, czy powiesz to samo, co mój tata. Nie wiem, co powiedział twój tata. Nie wiem. A tobie co przypominają? No, im przypominają. Dokładnie to samo powiedział. To samo słowo użył? Nie, nie, innego słowa. Potrzeba matką wydelasków. Nie mam sitka, ale mam zaparzacz do herbaty, więc wykorzystam po to, żeby posypać cukrem pudrem.
jak ładnie. Proszę Państwa, reakcja na żywo, degustacja. O! O mój Boże! Dobra. Dobre? Troszkę tłuste, ale bardzo dobre. No też mi się tak zdawało, że tłuste, ale no, taki był przepis. Dobre? Mhm, bardzo dobre. Dobra, czyli zio approved. Teraz ja też spróbuję. Mhm. Do zmodyfikowania przepis, rzeczywiście bardzo tłuste wyszły. To moje wrażenie wynika z faktu, że próbowaliśmy jeszcze ciepłe ciastka. Po wystygnięciu smakowały naprawdę dużo lepiej. A skoro ciastka skończone, wracam do robienia obiadu. Boże, ukrój się. Wytworny. Resztę wieczoru już nie robiłam zupełnie nic. W końcu przyszedł ten dzień, gdy postanowiłam, że wracam do nagrywania gier. Jest jedna gra, która już długo czekała na swoją kolej i jest to gra na VR. Dlatego zabraliśmy się za ogarnianie przestrzeni roboczej. Rozłożyliśmy green screena, którego swoją drogą zrobiliśmy sami kilka lat temu. Zaczęliśmy wszystko ustawiać. Niestety, gdy już myślałam, że zaraz zabiorę się za nagrywanie, okazało się, że... Kurde. Rozlutowałeś się. Mam rozlutowane kontrolery. Dobra, no to najwyżej później. Mój błąd. Ostatnio używaliśmy VR-a i ja oczywiście zapomniałam wczoraj w ogóle pomyśleć o tym, żeby sprawdzić, czy kontrolery są naładowane. A już w sumie wczoraj planowałam nagrywać VR-a, więc powinnam była to sprawdzić, ale jak zwykle nie sprawdziłam, zapomniałam. I ktoś mógłby powiedzieć, no Aga, przecież możesz sobie to nagrać później, co za problem. No problem polega na tym, że tuż nad green screenem mamy okna dachowe. Ja mam blond włosy, green screen jest zielony. Jak się zbliżę do green screena, moje włosy, jak widzicie, trochę łapią taką zieloną poświatę. I to źródło światła wcale nie pomaga, wbrew pozorom. I dlatego zawsze jak nagrywam VR-a, muszę robić to rano, kiedy słońce jest jeszcze z drugiej strony i jeszcze nie dotarło do szczytu dachu, tak żeby nie wpadało mi tymi oknami. Niby jest zima, ale tak się składa, że dzisiaj ponoć ma być dość słonecznie, więc nie wiem, czy się wyrobię. Mam nadzieję, że zdążę jeszcze przed słońcem. A to jest jedyne miejsce, w którym tak naprawdę możemy tego green screena rozstawić. Jedyne miejsce, gdzie ogólnie jest przestrzeń taka, że swobodnie można ustawić pokój do nagrywania VR-a. A ustawianie pokoju to nic innego jak wyznaczanie przestrzeni w grze, a właściwie w rzeczywistości wyznaczamy sobie w przestrzeń, w której ja później poruszam się w grze. Czyli taki obszar przeniesienia mojego pokoju do pomieszczenia w grze. Czy jakoś tak. I o ile jest zima i nie ma teraz za dużo światła, to jednak słońce potrafi wpaść tutaj i prześwietlić mi to zielone tło. A to zielone tło jest mi niezbędne, żeby wyciąć moją postać w programie do montowania, po to, żeby umieścić się na ekranie gry. A w pełnym słońcu, no green screen robi się bardziej żółty, jest nierównomiernie oświetlony. W ogóle podczas nagrywania, robienia zdjęć, światło słoneczne, ono jest ładne, ono jest naturalne, ale jest bardzo nieprzewidywalne. I najlepiej robić takie treści totalnie w sztucznym świetle, które możemy sobie po prostu ustawić tak, jak trzeba i wiecie, ono nie będzie się zmieniało w trakcie. No tutaj mamy światło tylko w tym momencie naturalne
i jesteśmy od niego zależni. Z dwóch blaszek ciastek zostało tylko tyle? To znaczy, że chyba są dobre. Co takie niewiniątko? Nie. Tymczasem ja zjadłam chyba 3. Tak, naprawdę. 3 od razu. Naprawdę. Max 5, ale wydaje mi się, że ze 3. Leżą bezpańskie. I dlaczego... Ale ja cię nie wypominam, ja się bardzo cieszę, że ty je jesz. Tak? No tak, cieszę się. Słuchaj. Dla ciebie zrobiłam je. Jest prosty sposób na to, żeby ciastka nie znikały w takim tempie. Schować. Albo nie robić ciastek. Ale ja robię je dla ciebie, ja nie mam... Ja się bardzo cieszę, bo są przepyszne. No. Dlatego właśnie już ich nie ma. Zostawisz mi jedno? Mogę ci zostawić wszystkie, jak chcesz. Nie, wszystkich nie musisz. Ale nieprawda, nie zjadłaś 3 ani 5, zjadłaś więcej. Nie. Zdecydowanie. No to jest niemożliwe, że ja zjadłem 40 ciastek. Nie zjadłem 40 ciastek, to jest niemożliwe. W końcu mogłam zabrać się za nagrywanie. Mów coś. Mówię. Testuję, mówię. Przesuń się o krok w prawo. Drugie prawo. Dzisiaj opowiem wam historię pewnego rybaka. Albo ktoś opowie ją za mnie? Czy ja jestem kukiełką? Sukces. Odcinki nagrane. Trochę twarz odgnieciona od headsetu. Ogólnie jest mi niedobrze, bo gra, w którą grałam, ma w sobie elementy przesuwania się, nie tylko teleporty, którymi się przemieszam, ale również były elementy, że płynęłam, więc mój błędnik jest strasznie wzburzony, mój żołądek również. Że tak powiem, mam chorobę morską, dosłownie, bo w grze są elementy pływania po otwartych wodach. No ale to wszystko już jest na kanale. No i teraz chwilę odsapnę, może coś zjem i zabiorę się za montowanie od razu, żeby jak najszybciej doprowadzić to nagrywanie do końca. I to wszystko nie udałoby się bez Zio, który rozwiązuje wszelkie problemy techniczne, pomaga mi to wszystko ustawiać i w momencie, kiedy ja jestem w headsetie, nic nie mogę zrobić, a on mi tutaj ustawia wszystko zza kadru. Także wielkie brawa dla Jacka. Cześć! Cześć. Tego dnia długo nie przechodziły mi mdłości po nagrywaniu, więc odłożyłam to na następny dzień. Zamiast tego zadzwoniłam do rodziców, bo ze względu na odległość nie mamy możliwości spotkać się zbyt często i takie rozmowy chociaż trochę łagodzą tęsknotę. Kawa zrobiona, więc można zabrać się za pracę. Montuję filmy i w międzyczasie wrzucam na kanał te już skończone. Wyjeżdżamy na święta, dlatego staram się skończyć wszystko jak najszybciej. Skończyłam robić miniatury i teraz czekam na premierę pierwszego odcinka z gier po dłuższej przerwie. W sumie jeszcze 20 minut, ale już powoli zaczynają się ludzie zbierać. Ciekawa jestem, jaki będzie odbiór. A wieczorem pojechaliśmy do naszego przyjaciela na planszówę. Graliśmy w Evertel.
Mała przerwa na jedzonko. A to są boksy te nasze? No bo wybraliście pudełka chyba z makaronem czy coś tam. Okej. Okay. Wyjdzie z kurczakiem, tak? I wziąłem to są ocety. A, no to są nasze. Dobra. To jest... To chyba moje. No. Ja mam wołowinkę. Się rozszyfrować. To wtedy pewnie co? Ja to rozdzielam. Nie mogę. No i kończymy. Hera. Przegrałam. Oh no. To znaczy nie, to ja mam drugie miejsce. Ja ostatnie. No, bardzo fajna jest ta giera, to trzeba przyznać. Ale taka trochę jak ptaki, bardzo indywidualna. Nie? No, totalnie. Nie masz kompletnie takiej interakcji. Design jest niemożliwy. Design jest piękny, no. Zagraj to, żebym mogła coś nie wybrać. Nie pamiętam, jak idzie, no. Co? Dalej. Wers, dojeźmy. Dobra, mamy. So, no. So you think you can tell heaven from hell. No i ruszamy na święta. Tym razem jedziemy do rodzinki Jacka. I będziemy trochę odpoczywać, ładować baterie. Distance captures repeated circles on time, speechless, but lately I don't feel myself. I can't even ask for. Nie jest mi łatwo z myślą o tym, że spędzę święta z dala od mojej rodziny. Ja i Jacek pochodzimy z dwóch różnych końców Polski i jakoś trzeba było to pogodzić, bo odwiedzenie dwóch rodzin w jedne święta równa się spędzenie połowy świąt w trasie. A chyba nie o to chodzi. Staram się zawsze sobie tłumaczyć, że decyzja o tym, żeby jechać raz do Jacka, raz do mnie, była najrozsądniejszą opcją. Oczywiście uwielbiam też spędzać czas z rodziną Jacka i kocham ich tak samo jak swoją rodzinę, więc też zależy mi na tym, żeby spędzić czas z nimi, ale jednak gdzieś tam zawsze jest taki żal i trochę tęsknoty za moją rodzinką. A to naturalna pozycja podczas jazdy. Ale ja tak często wiesz, że nie zauważyłeś? Bardzo lubię tę trasę, bo widoki są naprawdę niesamowite. Zresztą sami zobaczcie. Pięknie. Postanowiliśmy pojechać dzisiaj troszkę inną trasą. Zazwyczaj jedziemy autostradą aż do samej granicy niemieckiej, a dzisiaj postanowiliśmy w Legnicę skręcić na południe drogą krajową S3, ponieważ ona celuje bezpośrednio w stronę Karkonoszy, które są na południe od autostrady. Czyli całą drogę ze słońcem w twarz jedziemy prosto w góry. Bardzo lubię przyjeżdżać z tej strony, bo architektura to jest zupełnie inna niż ta, do której ja przywykłam, która jest w moich stronach. Ja pierniczę, jaki jest vibe. Tylko nic nie widać. Aha, ja też nic nie widzę. Zgarnęliśmy rodzeństwo Jacka i ruszyliśmy do kina na Awatara 2. Właśnie wyszłam z Awatara i jestem bardzo zawiedziona, szczerze, aż mi brakuje słów. Nie wiem, czego się spodziewałam, na pewno nie tego. Nie powiem, że nic mi się tam nie podobało. I nie chcę też za dużo mówić, co mi się nie podobało, bo być może część z Was nie oglądała jeszcze, a może chcecie obejrzeć. Dajcie znać, co wy myślicie o
drugiej części Awatara. Och, muszę się z tego trząsnąć. Wybaczcie, że tak mało kręciłam święta. Ogólnie nie chciałam krępować rodziny Jacka, wiecie, kamerą wszechobecną. I też trochę w sumie wstydziłam się przy nich nagrywać. Więc nie mam zbyt wiele ujęć, ale ogólnie w skrócie wam powiem, że święta wyglądały tak jak zwykle, czyli objadłam się tak, że nie mogę patrzeć na jedzenie. Graliśmy w planszówki, spacerowaliśmy i ogólnie po prostu cieszyliśmy się swoim towarzystwem. A z racji tego, że rok się kończy, życzę wam naprawdę wszystkiego, wszystkiego najlepszego. Niech wam się spełniają marzenia. Niech ten rok następny będzie dużo, dużo lepszy niż wszystkie poprzednie. Dajcie znać, czy macie jakieś noworoczne postanowienia. Ja będę starała się trochę bardziej na tym skupić, żeby po prostu robić rzeczy, które mnie uszczęśliwiają, a wszystko inne jakoś wyjdzie w praniu. Dziękuję, że byliście ze mną kolejny rok, chociaż mnie w nim bardzo długo nie było. Cieszę się, że jesteście ze mną i mam nadzieję, że będziecie ze mną jeszcze dłużej.